cudownie jest, że Narodowy Instytut Dziedzictwa obejmuje swoim patronatem i finansowaniem ten pomysł zajęcia się dziedzictwem żydowskim Białegostoku. My sobie doskonale tutaj zdajemy sprawę, że o tym ciągle trzeba mówić, ciągle trzeba przypominać, ciągle mamy nowe informacje, że te żydowskie dziedzictwo naszego miasta domaga się tego przypominania. To, że Państwo przychodzicie, że chcecie tego słuchać, chcecie to oglądać, to wielki ukłon dla Was, ale też i dla naszego mecenasa. Drodzy Państwo, dzisiaj pochodzimy sobie po tym żydowskim Białymstoku, ale chciałbym, żebyście Państwo mieli cały czas w głowie i w stopach świadomość, że idziemy po części miasta, która od kilku stuleci do 1941 roku była we władaniu białostockich obywateli, którzy byli Żydami. Jesteśmy w ich dzielnicy, jesteśmy w tym centrum miasta. Ta część miasta stanowiła świadectwo jego niepowtarzalnego charakteru. To dzięki temu mówiło się o wielokulturowym Białymstoku. Za każdym razem, gdy się spotykam z jakimś audytorium, mówię, że dzisiejsze mówienie o, że dziś Białystok jest miastem wielokulturowym, no jest to mocne naciąganie rzeczywistości, bo w rzeczy samej ten Białystok jest monokulturowy dziś. On się skończył w 1939 czy w 1941 roku definitywnie. Gdy sobie uświadomimy, że w porywie tam 45, czasem do 50% to byli Żydzi, że byli tutaj Niemcy, Macedończycy, Litwini, Rusini, Tatarzy, Turcy, Duńczycy, ale to nie byli turyści przyjezdni. To byli pełnoprawni obywatele naszego miasta, którzy tutaj mieli swoje kamienice, prowadzili jakieś tam przedsiębiorstwa, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Normalnie tutaj funkcjonowali. W tym kontekście, choć możemy czasem mieć troszkę dosyć już opowiadania o Zamenhofie, ale całkiem innej wartości, innej miary, inną miarę musimy przyłożyć do tego zamysłu kilkunastolatka Ludwika Zamenhofa, który w takim mieście, gdzie jest multum jakichś języków, gdzie wychodząc na rynek, jak do kogoś powie dzień dobry, to nie wie, w jakim języku uzyska odpowiedź. Ta chęć porozumienia się z innymi legła u podstaw wymyślenia i rozpoczęcia prac nad sztucznym językiem, a potem tą całą ideologią, która przyświecała Zamenhofowi przez dorosłe życie. No, ruszajmy. Pójdziemy sobie ulicą dzisiejszą Spółdzielczą. Musicie Państwo sobie wytężać cały czas wyobraźnię, bo gdybyśmy szli tędy jeszcze przed 1939 rokiem, to byłaby wąziutka uliczka, a ten cały dzisiejszy skwer z pomnikiem zresztą Zamenhofa poświęcony prezydentowi Gdańska Adamowiczowi, to była zwarta zabudowa. Był cały kwartał zwartej, czynszowej takiej zabudowy. Zresztą ta dzielnica, ten kwartał cały miasta charakteryzował się wręcz, jest takie określenie w historii sztuki, horror vaculi. To się sprowadza do wręcz maniakalnego zagęszczenia przestrzeni, nie zostawiania żadnej wolnej, w przypadku historii sztuki, miejsca na przykład na obrazie. To tutaj taki był horror vaculi urbanistyczny. Nie było żadnej wolnej przestrzeni, wszędzie gdzie można było, to stał jakiś budynek.
od frontu były to najczęściej dosyć reprezentacyjne i sprawiające całkiem dobre wrażenie kamienice. Ale to, co było na ich zatylach, jak to się mówiło, no to raczej reprezentacyjne nie było. Tam już było wszystko. Najczęściej były to jakieś drewniane szopy, przybudówki, składy, ponieważ to oprócz części funkcji mieszkalnych, ta część była też i wielkim centrum handlowym Białegostoku. To już wielokrotnie też wspominałem, że choćby nawet w nazewnictwie zbliżamy się do rynku Kościuszki, ale musimy sobie zdawać sprawę, że ten rynek dopiero ma swojego patrona od 1919 roku, kiedy to na wzmożeniu tych uczuć patriotycznych nadawano. Tadeusz Kościuszko był jednym z najbardziej popularnych takich bohaterów historycznych, pasował generalnie wszystkim. No więc tych placów, ulic wtedy w całej Polsce od Kościuszki się zaroiło, ale przed 1915 był to plac bazarny. Ten plac bazarny, później to już wszystko było bazarem, ale głównie nazwa wywodzi się od ratusza. Ratusz, który możemy wpisać, jeden z najstarszych obiektów dziedzictwa żydowskiego w Białymstoku, jego budowa rozpoczęła się w 1745 roku, ale wcale nie był ratuszem. Z nazwy. Branicki nie potrzebował ani burmistrza, ani rajców, choć ich mianował. Wydał nawet specjalny instruktaż. Też to jest moje ulubiony cytat z tego instruktażu, gdzie zapisał mniej więcej taką frazę, baczyć, żeby był na tyle bogaty, żeby w korupcję się nie bawił. To była główna wytyczna hetmana. No więc urządzając to miasto, o którym Ursyn Niemcewicz napisał, że przy pałacu schludnie urządzone miasteczko, chciał temu miasteczku schludnie urządzonemu, które liczyło wtedy około 5000 mieszkańców, nadać jakiś taki charakter, no żeby to było faktycznie miasteczko i schludnie wyglądające. Na rynku, który nie był ukształtowany tak jak wchodzimy na przykład w Krakowie, wielki, wielki kwadrat, jak wchodzimy w Warszawie, też kwadratowe, więc to są raczej kwadratowe, prostokątne. U nas jest taki nawet, trudno powiedzieć, trójkątny. On jest taki wrzecionowaty. Wielokrotnie jak patrzę na lotnicze zdjęcia naszego rynku, to jest taki przecinek zrobiony, bo on się tak wygina. Przyczyna jest prosta. To powstał plac na skrzyżowaniu głównych dróg. Do Choroszczy, Tykocina, do Suraża, do Wasilkowa i do Grodna czy do Supraśla, jakbyśmy tam sobie dokąd chcieli dojechać. I na tym skrzyżowaniu tych głównych szlaków powstaje plac. Po kolei zabudowywany. Branicki nie zmienia tego kształtu. Zostawia taki naturalny, ale nadaje mu miejski charakter, między innymi poprzez postawienie ratusza i od razu, już jest, jak ten ratusz jest budowany, przeznacza to na żydowskie sklepy. Żydzi w myśleniu i w gospodarce, nie tylko Branickiego, wielu magnatów I Rzeczpospolitej spełniali tą rolę ekonomiczną. Byli tym kołem zamachowym. Potrafili prowadzić handel, ale co przede wszystkim potrafili i mieli te kontakty? Zapewniać kapitał. Trzeba mieć kapitał, żeby handlować, no inaczej to nic daleko nie pociągniemy. I stąd były te przywileje osiedlania Żydów. Początkowo Branicki wytycza im dzielnicę za cerkwią, to później się nazywa Hanajki, ta dzielnica biedoty żydowskiej, ale już bardzo szybko, bo praktycznie na początku XIX wieku ten przyrost, napływ ludności żydowskiej jest tak duży, że to jest wszystko już w którymś momencie żydowskie. Ratusz, który początkowo jest tylko kwadratowym, na rzucie kwadratu budynkiem, tym zwierzą, okazuje się kompletnie za mały. Trzeba go rozbudowywać. Dobudowuje się wtedy te alkierze. Znowu na sklepy żydowskie.
No, potem taka powstaje rozdeptana żaba, poczwara, nie wiadomo co, postanawia Branicki wybudować wieżę. Stawiają te wieże i praktycznie od tego czasu ten ratusz, taki bazar jest. Co jest ciekawe, tutaj na tym wolnym placu rynkowym Rzeczpospolita chyli się już ku upadkowi. Ostatni król Stanisław August Poniatowski postanawia wprowadzić cały system reform. Między innymi wprowadza reformę systemu miar i wag. To była gehenna nie tylko Białegostoku, nie tylko Polski, generalnie całej Europy. Panowały lokalne jednostki miar i wag. I nawet jeżeli one się nazywały tak samo, był łokieć tykociński i był łokieć choroski. I one się różniły. W związku z tym trzeba było, żeby ten handel szedł jednak dosyć szybko i uczciwie, a nie kończył się za każdym razem albo awanturą, albo w sądzie, no trzeba było w jakiś sposób ujednolicić ten system. W związku z tym w wielu miastach i także i w Białymstoku postawiono wagę, czyli ujednolicony, tak jak mamy wzorzec metra w Sewr. No i wszyscy wiemy, że metr to jest to, co jest w Sewr. Dzisiaj nikt tego nie będzie podważał, no ale jeszcze te 200 kilkadziesiąt lat temu, no to nikomu się w głowie nie mieściło o jakimś Sewr i o jakimś wzorcowym metrze. W związku z tym przybywający do Białegostoku kupcy przeważali tutaj, przemianowywali te swoje lokalne miary na ogólnie przyjęte, żeby jak ktoś kupuje łokieć płótna z tykocina, a ten mu schorożczy sprzedaje dwa razy mniej, prawda? No, no to przeliczają to sobie. Po upadku Rzeczpospolitej Rosjanie wprowadzają swoje jednolite miary. Ta waga już jest niepotrzebna. Natomiast co z tym budynkiem? Ten budynek był lichy. To była praktycznie rzecz biorąc, byśmy powiedzieli, wiata, szopa na czterech palach, dach. Zaczyna być to obudowywane i rozbudowywane. Powstaje naprawdę solidny budynek i tam natychmiast powstają następne sklepy. Gdy w okresie międzywojennym, tam chyba 1923 rok, została zrobiona inwentaryzacja przez Politechnikę Warszawską, przez Instytut Architektury tamtej uczelni, inwentaryzacja ratusza i wagi, to w samym ratuszu znajdowało się 122 sklepy. W wadze było około 50 sklepów, bo to możemy liczyć sobie po oknach i drzwiach. W związku z tym ten cały kompleks zaczęto nazywać już nie ratusz, nie waga, bazar. Od tego powstał Plac Bazarny. I tak za czasów rosyjskich, czyli do 1915 roku mówiło się Bazarna ja płaszczać. Niemcy od 15 do 19 nazywali to Marketplatz. No i zrywając z tą tradycją, w kwietniu 1919 roku przyszedł Tadeusz Kościuszko i mamy go. No, trzeba pamiętać, że z przerwami na dwie okupacje, ale też i po wojnie to nie był Tadeusz Kościuszko, tylko Stalin. Jak popatrzymy sobie na architekturę, w tej części nie mamy, poza rekonstrukcją ratusza, nic historycznego. Ale mamy pewną od razu uwagę. Popatrzcie Państwo na północną pierzeję, która jest taka troszeczkę mało uporządkowana. Każdy budynek jest inny, jeden większy, drugi mniejszy, węższy i tak dalej, tak, inne okna, inne fasady. Popatrzcie na południową. Jak to nazwał nasz przyjaciel, niestety już, który teraz się tylko przygląda nam, Antoni Oleksicki, nazwał to socrealizmem romantycznym. No, miał fantazję, trzymajmy się tego określenia socrealizm romantyczny, bo to nie jest ten monumentalny soc, który przytłaczał. Mamy tutaj uporządkowaną jedną myśl. Podobnie z pierzeją zachodnią to samo mamy. Jest to efekt 1941 roku.
tego początku, końca wielokulturowego, a na pewno żydowskiego Białegostoku, kiedy Niemcy 27 czerwca spalili około 1800 do 1000 białostockich Żydów w Wielkiej Synagodze wokół synagogi na uliczkach dzielnicy żydowskiej Szulchofu, dokonywali masowych egzekucji i spalili i zburzyli całą tą pierzeję. Jakbyśmy tutaj stali po 1941 roku, to było widać planty. Nie było tutaj ani jednego budynku. Nie było też i ratusza i wagi, które rozebrali Sowieci na przełomie 1939 i 1940 roku, niszcząc taki, wydawało im się, symbol dawnej, niezależnej, potężnej Rzeczpospolitej. Ta pierzeja ocalała. I w związku z tym po wojnie można było, budując, bo trudno powiedzieć odbudowując, budując nowy Białystok, postawić tę socrealistyczną, romantyczną wizję. Natomiast tutaj mamy coś przypominającego ten przedwojenny Białystok. No i wracając do tego dziedzictwa, stoimy przed wielokulturowym budynkiem. On całkiem inaczej wyglądał. Tutaj stała kamienica Szapirów. Ona się wpisała w naszą historię, naszego miasta w 1913 roku, bo tutaj założyli, panie inżynierze, pierwsza buzna była. Zwracam się do potomka właścicieli wyśmienitej buzy przy ulicy Lipowej. Wiecie państwo, co to są buzny? Buzny to są pijalnie buzy, tak jak kawiarnie są pijalniami kawy. Tutaj pierwsi Macedończycy, którzy przyjechali, otworzyli buznę. No to przykład nadzwyczajnej tej wielokulturowości. W następnej kamienicy, to była kamienica doktorostwa Zelmansów. To był pediatra, bardzo wzięty. Tą swoją karierą się, praktyką lekarską zapisał się w historii miasta, ale prowadzili też bibliotekę. Jedną z lepszych białostockich bibliotek. Dzisiaj mamy wokół całego rynku numerów 15. Przed wojną mieliśmy 42. Więc to jest stosunkowo trudne do powiedzenia konkretnie, znaczy no musiałbym państwu strasznie, strasznie zawracać głowę, przecież nie o to chodzi. Więc tutaj mniej więcej w środku tej pierzei zachodniej była jedna z lepszych też księgarni. Księgarnie były mniej więcej podzielone na połowę. Były księgarnie prowadzone przez Polaków, ale też i księgarnie prowadzone przez Żydów. I wcale nie było tak, że owszem, w księgarniach polskich nie było literatury żydowskiej, to na 100%. Natomiast w księgarniach żydowskich była literatura polska, ale była też literatura światowa. Praktycznie cały muzyczny Białystok zaopatrywał się w nuty tylko w księgarniach żydowskich, bo tam się pojawiały nuty. I oprócz tych wszystkich szlagierów, tam jakiejś muzyki popularnej, to też i cała literatura światowa, Bachy, Beethoveny i tak dalej, i tak dalej. Ze trzy kamienice dalej mieszkał jeden z najsłynniejszych białostockich rabinów, Meyer Podrabinek, mimo że najsłynniejsze to nazwisko, że był jakimś podrabinkiem. Meyer Podrabinek, który prowadził sklep z manufakturą. Złośliwie w prasie o tym sklepie Podrabinka pisano, że tam nie warto w ogóle zaglądać, bo właściciel zamiast obsługiwać klientów, to ćwiczy psalmy na piątkowe modły w synagodze.
drodze. Co zresztą nie było prawdą, tylko taką pewną złośliwością. Zaraz za tym podrabinkiem, czyli to gdzieś będzie już jakbyśmy zaraz dochodzili do ulicy Zamenhofa, była jedna z bardziej wziętych piekarni w Białymstoku. Nomen omen turecka. To się nazywało piekarnie konstantynopolitańskie. Ta konstantynopolitańska piekarnia zapisała się dosyć dramatycznie w historii Białegostoku w 1903 roku. W Białymstoku wtedy było bardzo niebezpiecznie. Tutaj było siedlisko ruchu anarchistycznego. O tej porze to byśmy już siedzieli w domu i zastawiali tapczanami okna, żeby nam nikt bomby przez okno nie wrzucił. To mniej więcej 2 lata trwało, no i został opisany taki zamach. Skończył się dosyć humorystycznie, jak właśnie koło tej piekarni tureckiej szedł sobie w kierunku Powej policmajster białostocki Matlenko z inżynierem miejskim Brezinem. No i go tam jakiś anarchista ich tam przyuważył i zaczął do nich strzelać z rewolweru. Szczęśliwie oni już go minęli, więc on strzelał im niehonorowo trochę w plecy i efekt tej strzelaniny był taki, Brezinowi się nie stało nic, a Matlenkę postrzelił w 4 litery. No i zostało to opisane jak ciężko ranny w 4 litery policmajster białostocki legł przy tureckiej piekarni. Tutaj mamy ulicę, dzisiaj Lipową. Przed wojną też była to administracyjnie Lipowa, chociaż mówiło się o niej Tykocka bądź Wąska Lipowa. Wąska dlatego, ponieważ ta pierzeja została cofnięta troszkę i w związku z tym mamy dzisiaj szeroką Lipową, a była to Wąska Lipowa bądź Tykocka. Tutaj też były praktycznie 99,9. To wszystko jest własnością społeczności żydowskiej. Mówię o kamienicach, ale te wszystkie przedsięwzięcia usługowe. Tu się mieściła jedna z bardziej popularnych narożna kamienica, która zresztą pamiętała czasy Jana Klemensa Branickiego. Tu była jedna z wjezdnych austerii do Białegostoku, czyli taki zajazd, jak my dzisiaj mamy przy ekspresówkach, autostradach takie, no to by austeria. W okresie międzywojennym rodzina rzeźników raczej się częściej o nich pisało, prowadziła bardzo popularną wśród białostoczan restaurację Central. Ten rynek oprócz takiego centralnego położenia pełniał funkcje handlowe, ale też i było tu sporo całkiem gastronomii. Dzisiaj mamy przewagę gastronomii. Wtedy to było około 5 do 10% wszystkich tak zwanych podmiotów. Ta zachodnia pierzeja, za tą pierzeją mamy po prostu wielkie, ogromne podwórko, czyli plac, na którym może jeszcze, jak sobie wytężycie pamięć, jak taki ostatni Mohikanin, lat temu może z 10, tkwiła taka zielona kamieniczka. Jak się tak przechodziło, wchodziło się tam od Suraskiej bramą i się przechodziło do Liniarskiego i tak na środku, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego ta kamieniczka. Był to relikt ulicy Kaczej. Pomiędzy tą pierzeją a Liniarskiego, no to jakbyśmy się ten bretem rzucić i już to mamy, były jeszcze 2 przecznice. Była ulica pierwsza Wilcza, a druga Kacza. To wszystko, tak jak mówiłem już wcześniej, gęsto zabudowane i co charakterystyczne, z niezwykłym labiryntem przejść. To nie było tak jak dzisiaj mamy, że tylko od frontu są jakieś tam lokale czy sklepy, tylko wchodziło się często albo bramą wjezdną, albo jakąś przerwą pomiędzy budynkami. Wchodziło się na podwórka i tam już było dosłownie, no każdy z nas się w dzieciństwie bawił takimi traw z punktu A do punktu B i takimi labiryntami tam sobie kredką wodząc. To było codziennością mieszkańców
mieszkańców tej dzielnicy żydowskiej te labirynty. I na tych podwórzach, w tych rozmaitych domach też były rozmaite zakłady, sklepiki, składy. To od praktycznie bladego świtu do późnego wieczora był gwar, ruch, masa ludzi, przyjeżdżających wozów, które przywoziły towar bądź odbierały towar. I nie były to ekskluzywne kwartały miasta. Owszem, były tu i bardzo eleganckie sklepy i lokale, ale zaraz obok sprzedawali na przykład opał. No bo wszyscy palili w piecach i nikt nie będzie ganiał nie wiadomo gdzie. Trzeba mu pod domem sprzedawać. No więc ta część miasta była szalonym kontrastem. Kiedyś to bez żadnej żenady i powiedziałem żydowski rynek w Białymstoku, bo on był faktycznie żydowskim rynkiem. I ten żydowski rynek w Białymstoku, on się dzisiaj administracyjnie no kończy, jak zaczyna się ulica Suraska. Do wojny kończył się administracyjnie, jak jest wejście do gmachu PZU, czyli do ulicy Szkolnej. Ta ulica Szkolna prowadziła oczywiście na, no, no, w tą część miasta, ten Schulhof, Schulhof, jak to Żydzi mówili, czyli w miejsce najstarszej, najpierw XVIII-wiecznej, zachowanej jeszcze w międzywojniu synagogi, a następnie od 1913 roku tej wielkiej, wspaniałej synagogi, w której się rozegrał największy dramat nie tylko ludności żydowskiej. Uważam, że to co się stało w czerwcu 1941 roku, było największym dramatem w historii naszego miasta. Nigdy wcześniej i miejmy nadzieję, że już nigdy, czegoś podobnego białostoczanie nie przeżyli, nie widzieli. Stąd to mija przecież tyle lat. Żyją jeszcze potomkowie tych ludzi. Ale ja wierzę, że będzie to zawsze przypominane i powtarzane. Nigdy wcześniej czegoś podobnego w Białymstoku żeśmy w historii miasta nie mieli. Jak już Państwu wspomniałem, znika ten cały kwartał. Znika znowu rzecz niezwykła. Tutaj mamy, tak jak przed chwilą powiedziałem, ta rynek Wilcza Kacza. Tutaj mamy rynek Mostowa, później Chazanowicza, przemianowana ta Mostowa na ulicę Chazanowicza, Józefa Josifa Chazanowicza, jednego z najwybitniejszych działaczy sionistycznych, założyciela Biblioteki Narodowej w Izraela, znanego generalnie na całym świecie. W Białymstoku, no, muszę przyznać, tak sobie o nim wiemy, żeby nie powiedzieć nic. Nie ma ani żadnego upamiętnienia chyba, że ten wybitny lekarz, zresztą wybitny działacz, nadzwyczajny człowiek, tu mieszkał, tu pracował, stąd wyjeżdżał, do Białegostoku powracał i w uznaniu jego zasług w okresie międzywojennym była ta ulica Chazanowicza. Za kuratorium był jeden z najstarszych, czy w ogóle najstarszy cmentarz żydowski w Białymstoku, odnotowany w inwentarzu Jana Klemensa Branickiego z 1772 roku, że za tam którąś tam kamienicą żydowskie mogiłki. To jest miejsce, w którym jest parking za kuratorium. Tutaj zresztą dokładnie tak prawie na vis-a-vis wieży, to tutaj był też niezwykły zamach. Jedynym chrześcijańskim, jak to się wówczas określało, tutaj sklepem była masarnia Chodorowskiego. Potomkowie tej rodziny do dnia dzisiejszego mieszkają w Białymstoku. Któryś z zamachowców zauważył, że jakaś tam fisza policyjna weszła do tego Chodorowskiego, żeby tam kupić salcesonu sobie czy jakiś parówek. I wybijając witrynę,
Do środka tej masarni została wrzucona, jak to napisano, bomba lądowa. No czyli państwo pewnie sobie z filmów to wyobrażacie, że wpada jakaś taka kula, iskry lecą z tego lądu, no i w pewnej chwili trwa to moment, więc ten moment personel i klienci wykorzystali i uciekli z tej masarni, po czym nastąpił wybuch i jak to opisano, po całym rynku były rozrzucone wyroby masarskie. No więc musiał być to też widok niezwykły. Dochodzimy do fontanny, czyli takiego upiększenia tego miejsca i był to też taki dosyć charakterystyczny moment w życiu społeczności żydowskiej Białegostoku. To się głównie w okresie międzywojennym utrwaliło, że bezrobotni Żydzi przychodzili rano, obsiadali obramowanie fontanny. No i czekali, jak komuś trzeba tam przyjeżdżał, ktoś mówił, że tam potrzebnych mi dwóch do załadowania kamieni. No to hop, siup, lecimy. Czyli był to taki urząd pracy, możemy powiedzieć. Ta fontanna powstała mniej więcej w tym miejscu w 1892 roku. Początkowo była tylko ta sztyca, z której tam psikała woda. Dopiero gdzieś około 1900 roku została taką grupą alegoryczną ozdobiona. Tam jest rzemieślnik, muzyk i rybak. Postacie takich chłopców. No i potem, to już państwo pewnie też ze swojego życia zauważyli, że nabrała ta fontanna dużego wigoru i zaczęła być wędrującą fontanną po rynku. Troszkę może próbował jej dorównać Józef Piłsudski, który też wędrował po tym rynku. Te ozdoby rynku, czy takie miejsca bardzo charakterystyczne dla niego, to oprócz fontanny, to można by tylko wymienić jeszcze dwie takie przedwojenne, czy z pierwszej połowy XX wieku realizacje. Niemcy w 1918 roku przed samym ratuszem postawili pomnik ku chwale obrońców ojczyzny, ponieważ oni traktowali te zajęte tereny łącznie z Białymstokiem, że to będą już na trwałe włączone do Rzeszy, więc wystawili taką żelbetową konstrukcję. Białostoczanie na to mówili altanka. I tam we fryzie było tam napisane tam coś tam, chwała tam żołnierzom i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że ten monument stał do 1925 roku i nikomu w ogóle do głowy nie przyszło, żeby go zburzyć. Jako przeciwwagę postawiono w 19 roku, zaraz po odzyskaniu niepodległości, koło tej niemieckiej altanki, pomnik Orła Białego. Ale kłopot był taki z tym orłem, że go zrobiono z dykty. I on pierwszej jesieni po prostu, dopiero zburzono tę niemiecką altankę, ustawiając mniej więcej w tym miejscu, gdzie ta karuzela, tablicę poświęconą nieznanemu żołnierzowi, którą możemy dzisiaj oglądać na cmentarzu wojskowym. Ale my stoimy za fontanną przed kolejnym kultowym, jakby to dzisiaj byśmy sobie to określali, miejscem, czyli akwarium. No ładnie się komponuje z fontanną. Akwarium, czyli jedna z najważniejszych i najlepszych restauracji przedwojennego Białegostoku, prowadzona przez Mandelbauma. To akwarium słynęło z doskonałych ryb i wyśmienitej piwniczki. Konkurowało w pewnym wymiarze z Ritzem. Było takim ulubionym też miejscem spotkań żydowskiej inteligencji. Tu się spotykali dziennikarze żydowscy, cały ten światek inteligencji Białegostoku. Wszystko to się znajdowało w narożu kamienicy Zabudowskich.
Ten budynek został, oczywiście on jest wybudowany już po wojnie. Młodszym powiem, że tu był Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Taka była ambitna organizacja, która w centrum Białegostoku miała okazały budynek. Ta kamienica Zabudowskich została wyburzona po wojnie. Ona była bardzo reprezentacyjna. Uznawana za jedną z najbardziej efektownych w tamtym Białymstoku, z kolumnadą od strony ulicy Sienkiewicza. Zabudowscy to jest jedna z najważniejszych rodzin żydowskiego, czy w ogóle Białegostoku, na przestrzeni praktycznie dwóch stuleci. Dorobili się majątku na handlu drewnem budowlanym. No w Białymstoku zająć się handlem deskami to była gwarancja sukcesu, bo większość miasta była wybudowana z desek. Więc każdy, kto budował albo reperował, czy remontował dom, no to musiał sobie brać te deski. Ale Zabudowscy urośli i finansowo, ale przede wszystkim rangą w tym Białymstoku poprzez swoją działalność społeczną, filantropijną. To od ich inicjatywy rozpoczęła się cała kariera szpitala żydowskiego przy Warszawskiej. To dzięki ich inicjatywie i wsparciu, czy głównej roli finansowej, powstawały rozmaite inicjatywy społeczne, jakieś przytułki dla dzieci, szkoły takie powszechne społeczności żydowskiej. W okresie międzywojennym tu się mieściła tak zwana resursa obywatelska, czyli znowu taki punkt jednoczący czy skupiający życie obywateli miasta, którzy tutaj prowadzili coś na kształt klubu towarzyskiego, ale odbywały się tu oczywiście i rozmaite zabawy, bale, stawy, ale też była restauracja, którą chętnie wszyscy odwiedzali. Na parterach były oczywiście sklepy. Ja zawsze z dużym rozrzewnieniem patrzę na szyld i dlatego pamiętam ten szyld jednego z najlepszych sklepów z futrami. Wiem, że dzisiaj to niespecjalnie jest na dobrym kursie, ale wtedy nikt na to nie zwracał uwagi i ten sklep z futrami prowadził słoń. Był taki napis: słoń. Futra. No, brzmiało to niezwykle dumnie i egzotycznie. Ja sobie pogadam o tej kamienicy Astorii, tej kamienicy dworskiej z fundacji Jana Klemensa Branickiego, w której w XVIII wieku mieszkali rozmaici oficjele pałacowi. Tapicer tak wzięty, Korbut się nazywał, ale gdy już nie było Branickich, tą kamienicę przejęli Żydzi. Najdłużej była we władaniu takiej rodziny Birenbaumów. Ona się też bardzo dobrze wpisała w historię Białegostoku. Jeden z potomków tych Birenbaumów przez jakiś czas był dyrektorem Rica. Natomiast tutaj miała swoją aptekę. My wiemy, że był tutaj Felix Filipowicz, czyli ten legendarny pierwszy prezydent, przewodniczący miejskiej rady w Białymstoku, ale tu też miała swoją później aptekę Anna Hałaj. Ci Hałajowie prowadzili, i głównie z tego byli też znani, prowadzili wyśmienity magazyn papierniczy, sprzedając przez dziesięciolecia praktycznie wszystkim białostoczanom przybory piśmienne. My idziemy ulicą Sienkiewicza, Mikołajewską. Ci z Państwa, którzy byli na poprzednim spacerze, szliście prowadzeni przez panią Annę Kraśnicką po terenie getta. I my możemy w sposób dramatyczny patrzeć, bo idziemy akurat po drugiej stronie tego płotu, czy tego muru, czy tej granicy gettowej, czyli po tej przeciwległej Pierzei, która siłą rzeczy się w ogóle te budynki nie zachowały. A przed wojną
tutaj nadal była zwarta zabudowa rozmaitych właścicieli żydowskich kamienic, hoteli, restauracji i z tego się wszystkiego zachowały praktycznie dwa budynki, do których zaraz będziemy dochodzili. Sienkiewicza 14, czyli jedna z najbogatszych kamienic o największej wartości przedwojennego Białegostoku, kamienica Abrama Łapidusa. Ten Abram Łapidus, on tutaj nie mieszkał w ogóle. On był grodnianinem. Mieszkał w Grodnie. Pierwszą swoją kamienicę postawił przy ulicy dzisiejszej Jurowieckiej, wówczas Pocztowej. Natomiast potem, pod koniec XIX wieku, wybudował tę dochodową, tak się to wówczas określało, kamienica dochodowa. Czyli na rozmaite mieszkania. Skąd ja wiem, że jedna z najwartościowszych. Z 1910 roku mamy spisy podatkowe, ile od nieruchomości zachowane, ile poszczególni właściciele wszystkich nieruchomości w Białymstoku płacili podatku. Łapidus płacił praktycznie najwięcej za te kamienice. Dzisiaj mamy tu oczywiście Akademię Teatralną. Ta kamienica wpisała się wyśmienicie w połączenie tych dwóch białostockich żywiołów. W żywioł i żydowski, ale też i polski. Tutaj mieszkała też i elita żydowskiej inteligencji, cenasi, lekarze. Na parterze była taka, nazwijmy to, herbaciarnia, w której między innymi miał swoją jedną z pierwszych wystaw Oskar Rozanecki, taki uznawany za, obok Rabinowicza, Bena Rabinowicza, za jednego z najwybitniejszych białostockich artystów żydowskich. Tragedią naszą jest to, że zachował się z tej całej tragedii wojennej tylko jeden obraz. W zasadzie to tuszem jest, to trudno nazwać obraz, no jedna praca Rozaneckiego. Natomiast wiemy, że tutaj była jego jedna z pierwszych wystaw. W naszej świadomości też się tutaj pisała ta kamienica tym Instytutem Muzycznym Sióstr, w zasadzie Heleny Frankiewicz, ale w której pracowały Helena, Zofia i Jadwiga Frankiewicz, tej szkoły muzycznej, której kontynuacją jest dzisiejszy zespół szkół muzycznych. Po drugiej stronie mniej więcej dawny hotel Wilhelma Ostrowskiego, w której w okresie okupacji hitlerowskiej mieściła się siedziba Gestapo. A my dochodzimy do jednego z najbardziej ekskluzywnych i popularnych kin Białegostoku, do kina Apollo. To była kamienica Karola Metza. On był z kolei Niemcem. To jest ten paradoks Białegostoku. Wielokrotnie to też powtarzam, że Białystok, który zasłynął w okresie międzywojennym, ale też i w XIX wieku jako Manchester Północy, a został stworzony praktycznie przez przedsiębiorców żydowskich i niemieckich. Fabryk włókienniczych polskich nie było w ogóle. Były tylko prowadzone przez te dwie nacje. Tu kamienica Karola Metza, który zaraz w następnym budynku za Astorią miał swoją kawiarnię, herbaciarnię. Zresztą tam minęliśmy teraz, mogłem to też powiedzieć, minęliśmy jedno z najważniejszych, też następny budynek za Astorią, z najważniejszych gimnazjów białostockich, gimnazjum Dereczyńskiego, Celigmana Dereczyńskiego i Lebenhafta. Ten Józef Celigman, dziennikarz, bez wątpienia był opiniotwórczym obywatelem i członkiem tej białostockiej społeczności. W listopadzie 1918 roku w wydawanym przez siebie piśmie Głos Białostoka, to było pismo skierowane do żydowskiej inteligencji, ale wydawane w języku rosyjskim. I tam sformułował tę ideę, która potem była wielokrotnie wykorzystywana w rozmaitych starciach, ideę wolnego miasta Białegostoku.
sformułował to na tyle niefortunnie, że postawił całą społeczność żydowską troszkę w kontrze do oczekiwań niepodległościowych białostoczan, bo napisał mniej więcej takie zdanie, że nam jest wszystko jedno, jaka jest okupacja. Czy przyjdą Niemcy, czy wyjdą Niemcy. Czy przyjdą legioniści, czy wyjdą legioniści. No, już samo to zestawienie i dawanie takiej alternatywy antagonistycznej agonizowało. Ale z drugiej strony, gdy i tak powinniśmy na to patrzeć, że powinniśmy każde zdanie, nawet niefortunne, ja przyznaję, że zdanie jest niefortunne, nie powinno być tak sformułowane, ale powinniśmy za każdym razem patrzeć na kontekst. W jakim kontekście to jest wypowiedziane? Dlaczego zadawać sobie te pytanie? I ja odnajduję pewne usprawiedliwienia dla przynajmniej tej części, jeżeli nie dla samego Seligmana, to dla tej części społeczności żydowskiej, która domagała się, czy myślała o mandacie wolnego miasta Białystok. Tym bardziej, że wtedy w ogóle nikt nie wiedział, co będzie z tym Białymstokiem? Tu się ważyły losy, jak będzie w ogóle wyglądała Polska. Czy będzie to państwo centralne, czy będzie to państwo federacyjne. Niemcy tutaj siedzieli jeszcze 3 miesiące, mimo że już wszystkie władze polskie się dawno ukonstytuowały. Więc ta chwila takiego zawieszenia, ta chwila niepewności rodziła rozmaite, czy dawała grunt do rozmaitych spekulacji. No wyobraźmy sobie, jak my byśmy dzisiaj się zadyskutowywali, przynajmniej w domach, jakbyśmy mieli taką sytuację. Ile by było pomysłów, ile by było kłótni, plotek, głupot, które byłyby wypowiadane, jakbyśmy nie wiedzieli, co się stanie z naszym miastem. Czy za miesiąc będzie w Polsce, czy nie będzie w Polsce. Co to ma być? I każdy by formułował jakąś swoją wizję. Seligman sformułował ją, tak jak trzeci raz powtórzę, niefortunnie, ale był wyrazicielem tej dążności obywateli żydowskich, żeby mieszkali tu, że to jest ich miasto i chcą tu na prawach normalnych, zwyczajnych obywateli pozostać. No ale wracajmy do tego kina Apollo. Mamy dzisiaj tylko budynek tej frontowy. Samo kino wchodziło się tędy i za tym budynkiem była niezachowana oczywiście do niniejszego ogromna sala. Wszystkie praktycznie sale kinowe, tych elektroteatrów, iluzjonów, jakbyśmy to tam nie nazwali, one miały gdzieś mniej więcej od 600 do 800 miejsc na widowni. No to kolosy były, zważywszy, dzisiejsza opera Filharmonia, uważamy, że to szczyt w ogóle wszystkiego, no to tam kolanem się dopchnie 1000. Pewnie. No to w Białymstoku przed wojną, gdzie było 3 razy mniej ludności, było kilka sal po 800. Ale to tłumaczy fenomen kina. To kino było absolutną nowością. Było czymś... My oglądając sobie dzisiaj... Ach, kto z nas chce oglądać nieme kino w ogóle? Nie wyobrażamy sobie tych wrażeń, tych przeżyć. A jak wchodzi film dźwiękowy, jak wchodzi film w kolorze, no to w ogóle kosmos się zaczyna. Stąd ta popularność tych kin. Kina się od samego początku były zdominowane, właściciele tych kin byli praktycznie Żydami. Tutaj te Apollo było prowadzone przez dwa pokolenia rodziny Weinstadtów. Tutaj zresztą dzięki temu kinu o Białymstoku z kilka razy pisały wszystkie światowe agencje, ale to przeszło do historii prasoznawstwa światowego. A mianowicie, gdzieś tam chyba w 25 czy 6 roku został nakręcony amerykański film Ben-Hur,
który przez poszczególne rabinaty poszczególnych państw został określony jako film obrazoburczy, antyreligijny, antyżydowski i został wydany zakaz w ogóle wyświetlania i chodzenia na tego Ben-Hura. No, Weinsteinowie jednak się zdecydowali, no, forsa nie leży na ulicy, kupili, wzięli tego Ben-Hura i przy kompletach publiczności go wyświetlali. Tutaj się zrobiły jakieś tam tumulty, że ajajaj i tak dalej. Ale żeby przestrzec innych, żeby nie poszli w ślady tego Weinsteina, no to zrobiono wielką mistyfikację. Poszła taka kaczka, jak to się mówi, dziennikarska, czyli puszczono kompletną bzdurę. I tam któryś dziennik warszawski napisał, że w związku z wyświetlaniem Ben-Hura w kinie Apollo w Białymstoku przed kinem wybuchły zamieszki, bijatyki, wyciągnięto z kina Weinsteina, przykładnie go obtłuczono na środku ulicy, potem wyciągnięto z operatora kopię filmu, spalono. No, było to tak nośne, że ten temat podchwyciły następne gazety, a za chwilę inne agencje. Reutersy, to nawet dotarło gdzieś do Ameryki Południowej, ale każdy czuł się w obowiązku dorzucić coś jeszcze. W Białymstoku w związku z tym był stan wyjątkowy, policja obstawiła wszystko, kina, sklepy zamknięte i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nic z tych rzeczy oczywiście nie było. Ten Ben-Hur tam z tydzień pochodził przy komplecie na wszystkich seansach. Tutaj też była ta słynna czarna dama. To, co przeszło do legendy. Te złączenie tego wszystkiego nie byłoby oczywiście możliwe, gdyby nie miejsce. Tu na ręce Tomka Wiśniewskiego, który jest tego wszystkiego motorem, sercem, nogami, głową, no całym sobą to realizuje i miejmy tę świadomość, że gdyby nie jego upór, gdyby nie jego pasja, gdyby nie jego wiedza, to byśmy się pewnie tutaj nie mogli spotkać. Dziękujemy, Tomku.